Witam wszystkich i zapraszam na Zagrajmy w NOLF 2. Jesteśmy w domie pana Melvina. Melvina jakiegoś tam. Albo Midzwina. W każdym razie w domu fałszywego Thomasa Goodmana, z którym zmierzyliśmy się w części pierwszej, który, jak pamiętamy, zginął z rąk dyrektora Smitha. Właściwie cały poziom jak na razie jest mało ciekawy, można by rzec, bo cóż, składa się tylko i wyłącznie z podnoszenia przeróżnych materiałów wywiadowczych i to jest właściwie celem tej misji. Jak było powiedziane na przerwniku filmowym, musimy znaleźć jakieś informacje odnośnie projektu Omega, które mogły być przeoczone przez ekipę, która przeszukiwała ten dom wcześniej. Zblicny, okej. Czemu powiedziałem coś na M? Melvin coś? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie mamy pierwszą część, pierwszy kawałek korespondencji między Smithem a Blitznym, w której to dowiadujemy się o całej roli tego pierwszego, o tym jak miał udawać Goodmana, o jego całym treningu, jaki musiał w tym celu przejść, by cóż, dobrze odgrywać, dobrze wczuć się w rolę. W międzyczasie także podnieśliśmy już drugą taśmę. Te taśmy przesłuchamy później. To jest także, właśnie nie wspomniałem, ta korespondencja między Smithem a Blitznym jest oczywiście opcjonalnym celem tutaj. Tak samo jak odszukanie wszystkich taśm, jakie przyjdzie nam spotkać na swojej drodze. Jak widzimy, największym problemem pana Melvina... Nazywał się Melvin, Boże. Po prostu nazwiska nie wspominam. Największym problemem pana Melvina był brak odwagi, jeśli chodzi o kobiety. No cóż, jak wiadomo, to musi być praktycznie cecha, którą każdy szanujący się agent musi posiadać, odkąd... No cóż, flirt z pięknymi kobietami chyba wpisał się w świadomość każdego widza filmów szpiegowskich. A tak, światło można włączyć. Zawsze o tym zapominam i... Nie wiem, trochę mnie dziwi, że po... Nie wiem, po 2 latach nadal światło można włączyć, nadal elektryczność tutaj działa. Jest trochę zabawne. Tak, całe miejsce jest dosyć ponure. Bardzo mi się podoba ta atmosfera, brak muzyki. Cały czas tylko wiatr posępnie wyjący gdzieś w szczelinach zabitych okien. Co prawda nie będziemy mieli czegoś na kształt Ocean Hotel z Vampire The Masquerade Bloodlines, jednak temu miejscu niewiele brakuje, by takim się stać. Prawdę powiedziawszy, kiedy pierwszy raz grałem, to spodziewałem się takich elementów. Nie wiem czemu, bo ta gra jednak nigdy duchów nam nie prezentowała, jednak jakaś część mnie może tęskniła za nimi, żeby coś dziwnego zaczęło się... dziwnego zaczęło nam wyskakiwać. Tyle tutaj, to wszystko przeszukane. Zatem myślę, że idziemy na górę. Tak, ten cały poziom nie jest... Można by było się spodziewać, że jest tu trochę ciężej znaleźć poszczególne dokumenty, jednak tak nie jest naprawdę. Jeśli po prostu uważnie zaglądacie w każdą szufladę, możecie spokojnie wszystko znaleźć. Jest chyba tylko odnośnie taśm. Jest jedna taśma trochę ukryta w niecodziennym miejscu. To właściwie jest jedna z tych... czy jeden z tych dokumentów, czy materiałów wydawczych, które sprawiają jakieś problemy. O, tu właśnie jest. W wannie. I często można to przeoczyć, bo... No to po prostu pobieżnie zaglądamy, że żadnych półek nie ma i możemy sobie to przeoczyć. Idąc dalej, tak, obecność odkurzaczy, nie wiem czy napotkałem na wiadomość o samym fałszywym Goodmanie, czyli panu Blitznym. Blitz... Naprawdę ciężko odmienić jego nazwisko. W każdym razie sama ta osobistość była wcześniej sprzedawcą odkurzaczy. No cóż, każdy gdzieś zaczynał. O ile pamiętam, sam Al Capone był... Nie wiem, czy naprawdę był, czy po prostu miał fałszywą legitymację sprzedawcy lodówek, czy coś mu z tego. Powinienem zaglądać wcześniej.
No i tu jak widzimy, z każdym nowym listem rozmowy między Smithem oraz Bilsem nieco bardziej się zagęszczała. Zresztą, cóż, Smith cały czas napierał, żeby Bilsem był gotowy wcześniej na akcję, czyli na podmienienie Goodmana, na bycie fałszywym sobowtórem, a ten pierwszy jeszcze uważał, że nie był gotowy. W każdym razie... skąd mamy punkty? Myślę, że od razu awansuję sobie pancerz. No tak, jeszcze trochę zostało. Myślę, że następnym będzie broń. Okej, czyli to był taki pseudo... To było takie pseudo przejście, w którym nic nie ma. A tu jeszcze jednym z prętów, który musimy znaleźć, to właśnie było to. To były baterie. Mój Boże, zdawało mi się, że otwierałem te rzeczy. Najwidoczniej nie. Tak, te baterie są niezbędne, żeby ukończyć misję. Coś z nimi zrobimy, to zobaczymy za chwilę. Ja jednak znów mam wystarczającą ilość punktów, by awansować sobie broń. No jakoś świetnie. Pewnie następną umiejętnością będzie, nie wiem, przeszukiwanie czy coś w tym stylu. Właściwie nie zwracałem uwagi na te wiadomości, jednak chyba... Nie, nie, to nie było w wiadomościach. W taśmach było wspomniane o tym, że fałszywy Goodman urządził sobie coś na kształt tajnej kryjówki agenta i... tam właśnie zmierzamy teraz. Oczywiście ta kryjówka jest ukryta, pseudo ukryta. Właśnie za tym plakatem. Plakat odnosi się do wspaniałego filmu o nazwie Kung Fu Spy of Fury. I pochodzi z Monolith Pictures. Wow. Okay, nigdy nie słyszałem o tym filmie, ale musiałbym się wybrać. Zwłaszcza, że gra w nim Jade Hamster. Kurczę. No cóż, w każdym razie, wkładając baterię. Tutaj widzimy wspaniałą, tajną kryjówkę agenta. Która może nie przedstawia się tak imponująco, jednak na pewno pełniła ważną rolę w pseudo-treningu fałszywego Goodmana. Tak, jeszcze widzimy fotografię Wilsona. Właściwie nie wiem czemu ona tutaj jest. Czy Goodman miał w końcu na końcu samym zabić Wilsona, czy coś w tym stylu? No cóż, tego się raczej nie dowiemy. I w porządku, w końcu napotkaliśmy na informacje odnośnie samego projektu Omega. Jak widzimy, w ten projekt był zamieszany sam Magnus Armstrong, czyli wesoły Szkot, którego sklepaliśmy w części pierwszej. Okej. Okay. No, zaczynam rozumieć, czemu fałszywy Goodman miał problemy z kobietami. Okej. Okay. No tak, przy okazji, jeśli... Tak, wszystko znaleźliśmy, co trzeba było znaleźć. Kiedy odnajdujemy ostatnią informację odnośnie projektu Omega, wyskakują... Ninja! Tak, dawno ich nie widzieliśmy. Okej, teraz przyjdzie nam się zmierzyć z naprawdę dużą ilością tych ninja i... Może na początek mały zapis. Tutaj na pewno co chcecie zrobić, to uniknąć jak największej ilości obrażeń. Oczywiście można liczyć na jakieś łatki pancerza podnoszone z ninja, jednak naprawdę warto unikać jak największej ilości obrażeń, gdyż naprawdę opłaci się wam to już w następnej scenie. I will avenge you. You can't hide.
Okej, słyszę. Boże, są żywotne. Tak wiem, powinienem celować w głowę, jednak... No cóż, nie potrafię. W każdym razie. Nie musi się zupełnie zabijać tych wszystkich... ninja, cokolwiek. Okay, ja po prostu postaram się wyczyścić chociaż to piętro. Czy partę w zasadzie, Boże. Okay, tu już nikogo nie ma? Raczej nie, czyli teraz zostały nam ninja na piętrze. Okej, do dupy. Nie, próbują mi okrążyć. Oczywiście potęga skryptów po raz kolejny mi pomaga. Gdzie ona tutaj polazła? No właśnie, dobre pytanie, gdzie... Gdzie ona tutaj była? No tak. Właśnie mały dosyć interesujący detal. Te strażniczki, te ninja po prostu lubią wyskakiwać przez tę dziurę w suficie. Gdzie ona diabła jest? Jedyne co chcę zrobić to po prostu wyczyścić ten mały domek, żeby w spokoju przesłuchać te taśmy. Okej, to już było ostatnio. Prawda? To było ostatnio. Tak, to było ostatnio. Okej. Teraz po prostu przeszukam ciała tych pań w nadziei, że znajdę jakąś łatkę. Obecny poziom pancerza jest, powiedziałbym, zadowalający, jednak mógłby być nieco wyższy. Świetnie, jednak to jest... lekki pancerz, nie tego się spodziewałem. Wszystkie przeszukałem tutaj? Dziwne. Okej, w każdym razie. Odkąd zebraliśmy te wszystkie taśmy, czas je posłuchać. Tak, mała część treningu. Czyli próby imitowania, nie wiem, akcentu amerykańskiego? Może akcentu Tomasa Goodmana. Dziwnie się trochę skończyło. Czemu w ogóle Kate nie dostała w pierwszej części jakiejś cudownej pluskwy na telefony bądź małego dyktafonu? Czyli jak widzimy, bardzo wczuł się w swoją postać, która w zasadzie jest dosyć interesujące. Wraz z każdą taśmą można trochę poczuć, że Blitzny coraz mniej odgrywał rolę Goodmana, a coraz bardziej się nim stawał. No nadal, jak widzimy, widzieliśmy to z poprzedniej, z końca korespondencji między Smithem a Blitznym, nie potrafił dobrze reagować na jakieś pseudopogróżki, czy na postawienie go na swoim miejscu i po prostu potrafił tylko śmiesznie się miotać. Nawet na tekście, zatem... Nadal nie alfa. Ups.
Okej. No cóż, myślę, że chyba mamy rozwiązanie zagadki nieporodności Goodmana na początku, czy fałszywego Goodmana. A teraz gdzie musimy się udać, żeby wyjść z tego zamkniętego domu? Oczywiście nie możemy wrócić tą samą drogą, odkąd, nie wiem czy pokazywałem, ale po prostu od razu schody zapadają się za nami. Teraz musimy udać się... Mój Boże. Gdzieś tu jest pokój, tak tutaj. Musimy udać się przez to okno, czyli najpierw zapis i... Nie wiem. Czas na dwie najbardziej irytujące sekcje w grze.